Pochwalony Jezus Chrystus, nowy tydzień, szkoła się zaczyna. Dużo dzisiaj mamy różnego rozgardiaszu, ale podnieś oczy, zawołaj, Duchu Święty, napełnij moje serce swoją radością, a wszystko będzie dobrze. Nawet dzień, który może zapowiada się trudny, Bóg uczyni prostym. Bóg uczyni pełnym światła i radości. Ewangelia dzisiaj brzmi tak. Mieszkańcy Nazaretu przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jezusa i mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł Jezus do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Najpierw jest tak, że słowo Jezusa zapada w sercu i daje pocieszenie. Sprawia, że mieszkańcy Nazaretu słuchają słów pełnych wdzięku. Doświadczają, że to jest słowo z mocą, że to jest słowo, które jest inne niż do tej pory słyszymy. Znamy takie słowa. Znamy ludzi, którzy do nas tak mówią. Czasem to jest cała konferencja, czasem to jest coś, jedno zdanie, jedno słowo, a czasem to jest obecność obok. Ja mam takie doświadczenie, że doświadczam mocy Bożej nie tylko przez słowo mówione, ale czasami przez obecność, która przywraca pokój. Od środka we mnie sprawia, że łaska przychodzi. Sam też Bogu dziękuję, że mam to doświadczenie mówienia z mocą. Bóg daje takie duchowe tchnienie. Wiem, kiedy ono się dzieje, ale jest w dużej mierze niezależne ode mnie. I słowo mocy karmiące. Przypomnij sobie takie chwile, takie sytuacje, gdzie jesteśmy ogarniani przez Ducha, kiedy dajesz się Duchowi ogarnąć. Jeżeli jedna osoba daje się Duchowi ogarnąć, to nie znaczy, że druga z boku też. W Nazarecie są osoby, które są wobec tego sceptyczne. Jedni przyjmują, a drudzy krytykują. Tak jest w naszym życiu. Tak jest z działaniem Bożym. Jedni pod krzyżem się modlą, a drudzy atakują i krytykują Jezusa. Jedni działanie Ducha Świętego przyjmują, a drudzy krytykują. To jest Ewangelia i tak będzie też wyglądała w naszym życiu. Tak to jest. Nie ma się co dziwić, a jedynie karmić mocą Bożą, aby nasze życie było przebóstwione. I zapragnij tego dzisiaj znowu. Tak usłyszeć jakieś słowo, tak przyjąć moc Bożą w różnych wydarzeniach, które dzisiaj są przed nami. Błogosławię całą rodzinę Zoomową, was wszystkich. Bądźmy razem przy Panu w Jego chwale. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zanim was zachęcę do teledysku Mocnych w Duchu, to chcę tylko powiedzieć, że za 2 tygodnie prowadzę rekolekcje dla małżeństw i par niesakramentalnych. One będą koło Gorzowa Wielkopolskiego w Słubnicy. I już mieliśmy komplet. 3 małżeństwa się w ostatniej chwili teraz jakoś wycofały. Jeżeli znacie gdzieś kogoś z niesakramentalnych, kto chciałby przyjechać, to poniżej jest link, na który można kliknąć i tam się skontaktować. Rekolekcje będą od 13 do 15 września i jest możliwość jeszcze wziąć w tym udział. A teraz zapraszam, żeby tutaj kliknąć poniżej. Mamy możliwość pomodlenia się dalej z mocnymi w duchu. Niech ta piosenka uniesie nas dzisiaj, żebyśmy byli pełni radości z Panem Bogiem.